Ostatnio pewien widz na Discordzie napisał mi, że jego ulubioną serią na moim kanale jest to, jak mojej kobiecie Poxnic daje prezenty. I dzisiaj wymyśliłem takie coś, więc przygotowałem sobie troszeczkę pieniędzy prawdziwych, absolutnie się nie chwalę, którymi będę płacił w gotówce mojej kobiecie za to, że przejdzie level Fall Guys, nie licząc levela pierwszego, bo jego jest najłatwiej przejść. Cześć kochanie! Hejka, hejka, witam wszystkich bardzo serdecznie. Kochanie, dzisiaj możesz zarobić, poczekaj, już przeliczam, 1000 zł. Możesz zarobić dzisiaj 1000 zł. Ogólnie nie robię takich dużych kwot, absolutnie nie robię takich odcinków, tylko dlatego, że to jest moja kobieta, to mogę jej zapłacić, bo wiem, że sporządzi te pieniądze dobrze i nie wyda na jakieś kosmetyki, ciuchy, coś tam, masz, mam rację, prawda? Jak to nie? Co? Nie. Kosmetyki mogą być. Czyli za każdy level, nie licząc pierwszego, dostajesz 100. Ja daję ready, może dać ready. W tym czasie możecie dostać subskrypcję oraz łapkę w górę. I dajcie znać w komentarzach oczywiście, czy chcecie więcej tego typu odcinków. Kasa leży, ja sobie czuluję bombę, ja nawet nie muszę przechodzić tej gry. Więc jakby spoko. Czyli mamy... tylko na mnie się skupiamy teraz, tak? Tak, skupiamy się na tobie. Masz pierwszy level, musisz przejść 100%, nie? W 5 gierkach. A jak mi się w ogóle nie uda? No to nie zarobisz pieniędzy. Aha, dobra, to muszę się skupić, okej. Okay. A za każdy level powyżej drugiego, czyli jeżeli przejdziesz drugi level, trzeci, czwarty, wygrasz, albo za finał dam ci 200, jeżeli wygrasz. Muszę, aha, bo muszę wygrać. O kurde, to straszne jest. To jest dobry pomysł. Bo do tej pory ani razu jeszcze mi się nie udało zdobyć koronki z wygranej. Ale mam nadzieję, że dzisiaj się po prostu uda. No ja już mam prawie 20 minut, nie chcę się chwalić. Ogólnie... nie robię takich odcinków nigdy, absolutnie, ale może zacznę, więc nie wiem, podoba mi się to strasznie, jak mam pieniądze przed sobą i jeszcze moją kobietę na Discordzie. Mi to bardziej się podoba, wow. Dobra, pierwszy level musisz na czynku przejść, jesteś z przodu, widzę cię. Tak, jestem różowa jak zawsze. Dobra. Ile ogólnie mogę stracić pieniędzy? Znaczy, bo i tak gramy do 1000, więc jakby jak przejdziesz więcej niż te 10 leveli, to wygrywasz 1000. Dobra, stawka się chyba podnosi. Dobra, mi to pasuje. Mi to pasuje. Miesiąc pierwszego musisz przejść przynajmniej 10 leveli, żeby wygrać całą kwotę. Ja pierdzielę, to jest dużo pieniędzy. Ostatnio z Mikim założyłem się o 500 zł, ale powiem ci szczerze, że... no, aż dla mnie dziwne, nie? No wiem, o kurde. A! Spadłam na dół, kurde. Pokcza! Ja tam... nie, ja i tak to przejdę. Dobra, chilluj bombę, ja jestem czwarty. No widzę, jesteś daleko ode mnie, kurde. 43 osoby, więc nie możesz być... oj, dostałem piłą. Dostałem drugą piłą na pysk. Trzecią piłą na pysk dostałem. I się zbugowałem, co jest? Aha, dobra, już. Ja też. Czwartą piłą na pysk dostałem. Ty jesteś przede mną! Co jest? Halo! Halo, cześć! Nara, frajeru. Dobra, pierwszy jest zaliczony, teraz Poxis musi przejść drugi level, żeby otrzymać pierwszą stóweczkę. Dobra, teraz zaczynamy gierkę o pieniążki. Dobra. 43 osoby się dostały. Mam nadzieję, że to będzie też solo jakieś, ale fajne solo. Jakiś bieg czy coś, bo ja w teamówkach sobie za bardzo nie radzę. O! Rollo, moja ukochana, ja to lubię. O nie, czy jej przeszkadzać mam, czy nie? Dobra, pierwszą rundę jej nie będę przeszkadzał. Jeżeli wygra, to okej. Teraz nie wolno mi przeszkadzać. Ale czy ja tobie mogę przeszkadzać w takim razie? No nie masz po co, bo jakby moja obecność w grze nic ci nie zmienia tutaj. Kurde, no dobra. Poza tym jak przeszkadzasz komuś, to łatwiej jest spaść niestety. Wiesz, no, może wiem jakiś coś o tym, wiem coś o tym, bo było jeszcze jedno miejsce do eliminacji i kiedyś zaczęłam przeszkadzać komuś, no i niestety odpadłam jako ostatnia. No. Nie dostałam. Dobra, pierwszą rundę ci nie będę przeszkadzał, bo to wiesz, to jeszcze pierwsza stówka, to tam mogę się poświęcić najwyżej. Zostaw! No zostaw! Dobra, ja oglądam tutaj, żyjesz cały czas. Jeszcze 9 osób musi odpaść. Dobra, ona tam to żyje. To na pewno nie będę ja, chyba że mnie ktoś wypchnie. Oj, to będę bardzo zła. Bardzo zła będę. Okay, nie! O Jezus, prawie spadłem. Nie, prawie. Trzymał mnie ninja z frajer. Dobra, tego ninja trzeba wyeliminować. Zaraz do niego pójdę. Dobra. Ja tutaj sobie normalnie chilluję bombę. Dobra, spadłem z tym ninją. Okej, ja spadłem specjalnie, żeby oglądać Poxis, bo chciałem tego ninja wyeliminować za to, że mnie trzymał. To tak się nie robi. Widzieliście, parę dni temu był odcinek, gdzie nauczyłem was, żeby tak nie robić. Oglądamy Poxis. Gdzie ona jest? Jest, mam cię. Dobra, widzę Poxis. Dobra, zobaczymy, czy Poxis dotrze do miejsca. Jest jak ona... dobra, przeszła. Ej, chodź. Jestem, brawa dla mnie. Chodź po tą stówę, to ci tam taką rękę wystawisz. Teraz mam tak normalnie przyjść? Tak, no, tylko tą rękę wystawisz. Dobra, no to idę. Aj, niestety Poxis się dostała.
Minus 100 zł na moim koncie. Jest, jak mi jest przykro. Boże, ale też mi jest tak niefajnie z tym, że to jest takie fleksowanie się pieniędzmi. Nie, absolutnie, absolutnie. To mi się podoba. Ja pierdzielę. Jeszcze daj spokój obok mnie i ona przychodzi po prostu sobie jeszcze kasę, nie? Dobra, Poxys, kolejny level, możesz wygrać kolejną stówę. Dobra, o, tego to ja nie lubię, bo tutaj często jest tak, że ludzie trzymają i ja wtedy wpadam i no ja znowu. Jeżeli to przejdziesz, daję ci 2 stówy, jeżeli nie przejdziesz, dajesz mi 1 stówę. Piszesz się na to? Nie, ja chcę 1 stówę. A! Dobra, nie, dobra. Nie, patrz! Robią! Ty, u mnie to... O, wow, żyjesz. Dobra, ale... Ja pierdziela, się zbugowało. Ale... O, nie. Dobra. O, może co ja robię? Nie wiem, totalnie się na tej gierce nie znam. Dobra, jest git. No ale dobra, mogę się tego twojego challenge'u podjąć. Tak? Wow, tak, podejmuję się. Czyli jak nie przejdziesz, oddajesz mi 1 stówę. Tak. A tak to dostajesz 2. O kurde, dobra. Ale trochę błąd zrobiłem, bo to jest łatwy level. Co? Już koniec. Zgodziłeś się na to, wszyscy to słyszeli. Chodź. Dobra, znowu mam biec. No dobra, to piękne po moje 2 stówy. Na. 2? Dzięki. Nie mam nic do powiedzenia. Myślałem, że to dłużej potrwa. Ja pierdolę, co robię za głupi odcinek. Czajcie, pod wyświetlenia tracę pieniądze. Właściwie nie tracę, bo to jest jednak zostaje w cudzysłowie rodzinie, ale no kur zapiał. Ale ja to lepiej spożytkuję. Kur zapiał, ja wolałbym mieć to w ręce niż je oddać. Ile mi zostało? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja pierdzie, 7 stóp zostało na to. Teraz jest piłka nożna, tutaj może być trudno, ponieważ jestem w drużynie żółtych, a żółci zawsze przegrywają. Dobra, ja... No i co? Patrz, ten nic nie robi! Tak, AFK no. O nie! Dobra, S. Teraz żadnego challenge już z tobą nie robię, bo ja wiem, że przegramy. 0-2. Serio? No! 0-3, 0-4. Dobra, ja się mogę już pożegnać z pieniędzmi. Okay. O nie, no, jeszcze sobie wrzucę, patrz! 0,5. Okej, kochani widzowie, z racji tego, że straciłem 300 już w pierwszej gierce, właściwie w pierwszej rundzie, zmniejszamy liczbę gier do 3. Bo w 5 i tak bym ci zapłacił wszystko, jestem pewny, że w 5 bym ci zapłacił wszystko, dlatego zmniejszamy liczbę gier do 3. Dobra, zadaję ready i lecimy. Dobra. Właśnie, a może twoi widzowie by w komentarzach pisali, jakie jeszcze pomysły na odcinki na przykład ze mną albo z kimś innym moglibyśmy robić? Dobry plan. Piszcie w komentarzach, jeżeli macie jakieś pomysły na odcinki, piszcie w komentarzach, byłbym zaszczycony. Nie wiem, kto tak mówi normalnie, ale... Fajnie by było. Kolejna gierka, mam 700 zł jeszcze, ja pierdzielę. Nie, co ja zrobiłem? Nie liczę. Poxys już ma 300, nie? Ale liczy się ta pierwsza, czy się nie liczy? No liczy się, no przecież co miałoby się liczyć? No dobra, okej. Okay. Jak tak? Ogólnie... Nie. W sensie pierwsza runda teraz? Tak! Nie, to od drugiej. Cały czas od drugiej. Pierwsza jest zbyt łatwa. Pierwsza jest zbyt łatwa, za dużo pieniędzy bym stracił. No dobra, muszę się troszeczkę zabezpieczyć. Mam nadzieję, że to przejdę. Tak to będę mieć lipę. No, w ogóle dzisiaj w jeden dzień wygrałem 6 razy już, więc chyba pokczam, co? Nie, no to tryhard jesteś. Znaczy, ta gierka, jeżeli tylko Lucky sprzyja, to jest prosta. Dobra, ja już jestem na mecie. Szukam ciebie. Ja raczej lipę. O nie. Dobra, to przegrasz po prostu kasę. Nie przegram. Nie. Dobra, 40 chyba byłam, albo 401. Ja pierdziele. Dobra, czyli przeszłam. Czyli teraz Poxys od tej rundy będziesz zarabiać. Aha, dobra. Gdzie ona jest? Tu jest ten szprycel mały. Dobra, masakra. 40. Dobra. O, gonki teamowe, więc ja tutaj chyba odpuszczę sobie bieganie. Nie można odpuszczać. Mówiłem, że tylko w pierwszej rundzie ci nie będę przeszkadzał. Tak powiedziałem. O. No tak, było. Ja akurat mam. Jestem czerwony, prawda? Ja nie mam gonka na szczęście. Czy ja uciekam? Mam nadzieję, że czerwoni nie dadzą się wszystkiego. Czemu sobie zabieramy ogonki? Bo czerwoni są debilami. Znaczy żółci są największymi debilami, ale czerwoni też widzę, że nie myślą. Dobra, ja idę podstrzelać bombę na środku. O nie, goni mnie jakiś żółty kurczak. Kurde, nie wiem, czy teamówki powinienem wliczać do tego challenge'u. No ale to jest taka gierka. No sobie nic na to nie poradzimy, no kurde, ale... O, czerwoni przegrywają. Z 2 ogonki mam tylko, pokczap. 3, o już 4, nie, dobra. Nie. Już 4 mają. Błagam, czerwoni przegrajcie. Tak, jeszcze 40 sekund, wytrzymamy to. Ja uciekam cały czas z moim ogonkiem. 3 tylko, 4 ogonki. Tylko Biedronka nie ma... O, ty tyfy. No, o nie, 6 ogonków. Musiałam sobie to zaśpiewać.
Oj, nie. Nie, please, zostaw. Zabrał mi. Cztery ogonki. Przegrywamy, kurde. Prowadzimy. Przegrywamy. Nie, to jest nasz. Nie, przegrywamy. Nie, drużyno! Drużyna nie, osób. Nie. Dobra, mamy. Nie mamy. Mamy. Boże, dobra! A ja chciałem jeszcze pomóc na koniec, myślałem, że... Oj, no dobra, już biegnę do ciebie, już biegnę. To jest najgorszy odcinek, jaki wymyśliłem, serio. Brakuje mi kontentu i wymyślam odcinek, gdzie daję pieniądze babie. Mi się to podoba, dzięki. Nie mam nic do powiedzenia. Taczanie się youtubera na żywo, macie, no to... Dosłownie... Nie mam nic do powiedzenia, serio, nic do powiedzenia nie mam. Kolejny etap. Ten etap Foxy raczej przejdzie, ale będę ją trzymał ile wlezie. Oj, żebyśmy spadli razem, żebyś nie zarobiła ani grosza więcej. Nie dam się tym razem. Ja, o, teraz mam lipę, ale dobra, git. Żyję. Fajnie jakbym wygrał, bo ostatnio na odcinkach z Fall Guysów zawsze wygrywam. Znaczy, może nie zawsze, ale... Dobra, ja spadłem. Dobra, ja nie. Jak ja spadłem w ogóle? Nie, Foxy jest do góry. Dobra. Bardzo dużo osób spadło, No. Wow, dobra, ja to przeszłam, ja już to przeszłam, jestem wygrana. Ja pierdzielę. W sumie ty masz troszeczkę gorzej, bo musisz jeszcze gierkę ogarniać i mnie tutaj przytrzymywać, no i widzisz, nie udało ci się. Ale zepsułem to, masakra. Ty, a jak ona wygra? Słuchajcie, teraz stuwa, potem stuwa, ja pierdzielę, dobra. Wygrałam, jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć stów jeszcze tylko mi zostało, dobra, no teraz już pięć. Już biegnę tutaj do ciebie, już mi nawet nic nie będziesz mówić. Łatwo. Okej, i lecimy z kolejną giereczką. Teraz odpadniesz na 100% na tym. Na pewno nie. Na 100% odpadniesz. Na pewno nie. Ja w siebie wierzę, ja na pewno tutaj to wygram. No powiem tak, nie do końca mi się to podoba. Mi się podoba, oj, dobra. Jeszcze gościu, przedmiot odkrywa wszystkie pola prawie. A zauważyłeś, że... Elo! Zauważyłeś, że te płytki niektóre po prostu się podnoszą i czy to jest jakaś zasada? Jak się podnoszą, to znaczy, że one spadną. W sensie, że one nie działają. Dobra. No nie, znowu spadłam. To... Łatwiutko. Łatwiutko, tam mają drogę? Jeszcze nie mają, kurczę, całej. To, niech idą prosto. Nie, jednak nie. Dobra. Nie, błagam. Jesteś? Jestem, tak. Ja pierdzielę. Chyba teraz będzie finał. A co było za finał? Za finał 200 jak wygrasz, ale jak wygrasz. Ogólnie wygra. Dajcie znać w komentarzach, jakie zasady nowe stworzyć, bo chodź po kasę, Poxys, bo... A nie wiem, czy ja teraz zdążę. Zdążysz. No dobra, to biegnę. Mam nadzieję, że nie zdąży. W sumie widzowie, ja też się troszeczkę nabiegam. Ty, a nie było widać twojej twarzy? O, masz wyścig, biegnij. Nie ma. Dobra, ma wyścig. Na pewno nie wygra. Okej, jeżeli to są 200 teraz, to zostaną mi tylko 200 na sam koniec i ona mnie oskubie z 1000 całego. Ale we mnie wierzysz, wiesz, Patryś? Nie ma opcji, że wygrasz. S, łatwiutko. Jestem blisko. Ej, jakiś kurczak mnie wyściga. Nie, proszę. Nie, on kurczak zdobędzie! Ale byłaś blisko, naprawdę. Trzecia, no. I też, żeby był twój pierwszy win. Okej, ja no niestety, jak jestem załamany, oj. Okej, zostały mi 400 chyba. I ostatnia runda, w sensie ostatnia giera. Zobaczymy, czy Foxy mnie skupię z tej kasy, czy nie do końca, ale mam nadzieję, że nie. Dalej jestem zawiedziony tym, że takie coś robię, ale no trudno. Dawaj, Foxy, ready. A ja w sumie to teraz ja mam więcej pieniędzy od ciebie. W sumie racja. Boże, co ludzie dla hajsu robią? Nawet będą grać w Fall Guysy, nie? Nie, gierka naprawdę bardzo, ale to bardzo mi się podoba. Mi też. Jest czasem, ale bardzo fajnie przemyślana, jakby dostępna dla wszystkich, więc dla mnie poprzęt totalny. Przedostatni rząd mam, a ty jak tam? Drugi. Druga. O, dobra. Miejmy nadzieję, że Poxy się nie zostanie w tym już etapie i zostawię sobie 400. Będziemy podzieleni 6 na 4. Wow. Dobrze, nie 6 na 9. Kurczę, no wiesz, jak to jest w miłości. Szczerze, jakbym nagrał taki odcinek i bym ci nie dał nawet grosza w tym, to pewnie byś mnie rzuciła albo zwyzywała, więc wolałbym nie ryzykować. Dobra, ja sobie na czynniku strajhardowałem, ale... O! Robot dostał kulą. Ja też. Gdzie jest Foxy?
No, wskakuje, wskakuje. Dobra, próbuję wskoczyć! Wypchnięta. Dobra, no, Foxys, nie ma opcji, nie ma opcji, że się dostaniesz. Nie ma opcji. Koniec! No nie gadaj, serio! Tak jest! Kochani widzowie! No, mniej niż połowa zostaje u mnie, ale ja się cieszę z tego, że nie wydałem wszystkiego. Dziękuję bardzo za oglądanie, Foxys. No, super, że ci wyszło, ale i tak mi będziesz kupować pamiątki na wakacjach. Pieci coś, no już się nad tobą zlituję. Mega fajnie, ale dzięki bardzo. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie suba, łapkę w górę i dajcie znać w komentarzach, co byśmy mogli nagrać więcej. Do zobaczenia, pa pa. Cześć, Foxys. A i wpadajcie na kanał do Foxys, ponieważ też nagrywa ostatnio filmy i warto tam zasubskrybować, więc link macie w opisie. Tak, dziękuję będę bardzo. Mega wdzięczna. Buziaczki, cześć! Pa pa!